Siema wszystkim. No więc ostatnio mogliście mi zadać pytania na Instagramie i tak jak mówiłem, na te wymagające trochę dłuższej odpowiedzi odpowiem tutaj. Ale zanim, to najpierw mała autoreklama. W opisie filmiku macie link do licytacji. Już teraz jak wrzucam odpowiedzi właśnie na te pytania, zostało naprawdę już niewiele czasu na pewno. Obecnie jest 11 tysięcy za henne na plecach, połowa na cele charytatywne. Tak więc zobaczymy, czy po tym filmiku coś tam wzrośnie, czy nie. Możecie sobie nawet z czystej ciekawości sprawdzać. A teraz odpowiadamy już na pytania. Najpierw od wspierających, których zostało już u nas tylko 15, ale się nic nie dziwię, no bo nic tam nie robię, także nic dziwnego do nikogo. Zazwy nie mam, ale doceniam tych, co zostali. Była 531, zadał trochę pytań, no i z racji tego, że tylko on w sumie zadał te pytania, to na nie odpowiem. Czy KSW po walce z Normanem umożliwi ci jeszcze zawalczenie na Fame z kimś innym? No więc nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, wiesz, zobaczymy, co to będzie dalej. W ogóle w sumie o tym za bardzo nie myślę. Na razie chcę zrobić tą walkę potem w KSW. No i zobaczymy, co dalej, nie? Czy wybieram się na targi do FIWE do Warszawy? Nie, nie wybieram się, no bo jak wiecie, ja nie jeżdżę sobie tak, bo chcę, tylko generalnie jadę z reguły wtedy, kiedy po prostu sponsor czegoś takiego potrzebuje, a z tego co wiem, to na targach FIWE w Warszawie żaden z mój sponsor obecny nie będzie się wystawiał, tak więc nie. Czy po walce z Normanem szykujesz jakiś wyjazd z rodzinką, czy walka w grudniu i dopiero jakieś konkretne wakacje za granicą? No więc coś sobie przygotuję, na pewno to nie będzie nic jakiegoś, wiesz, takiego konkretnego. Ale prosto z walki myślę, że na jakieś tam 5 dni na przykład gdzieś wylecieć, żeby na chwilę się zrelaksować jak najbardziej. Później znowu pełną parą przygotowania i dopiero pewnie w nowym roku gdzieś sobie wylecimy. I to wtedy może na jakiś tam dłuższy okres. A gdzie? To już zobaczymy, bo wiesz, z racji na te dziwne sytuacje, które się teraz dzieją na świecie, to masakra. Nie wiadomo, co to będzie. Czy mam zamiar nagrywać jakieś treningi, vlogi na kanał, czy co jakiś czas tylko typowanie? No więc wiesz, ja wrócę do nagrywania, tylko że muszę mieć tak, po pierwsze flow do tego, żeby to robić, robić to na lajcie, wiesz, nie, że się spinać i robić to wtedy, kiedy mi się po prostu nie chce, czy kiedy wtedy, kiedy nie mam czasu, tylko wiesz, po prostu będę się gdzieś tam nudził i powiem, o dobra, teraz mogę sobie to coś tam ponagrywać, nie? Może nie vlogi z wyjazdów, bo tego już nie chcę już robić. Stwierdziłem, że psuje mi to po prostu mój jakiś tam osobisty wyjazd, dlatego nie chcę tego robić, chyba że coś się wydarzy w życiu ciekawego i wtedy po prostu mi to jak gdyby nie zajmuje ani jakiegoś wielkiego czasu, ani mi to nie psuje jakby czasu spędzanego tam, a przy okazji robię sobie pamiątkę, tak jak na przykład z Gamerem sobie jeździmy na UFC, polecam zresztą tutaj, jeżeli nie oglądaliście, sobie zobaczyć, no to wtedy wiesz, luźno robię to, takim w sumie też celu, żebyśmy my mieli zajebistą pamiątkę, a wam się to podoba, no to wiesz, dlaczego nie, nie? Także jak będzie takie właśnie, wiesz, poczuję, że o, warto i nie sprawia mi to problemu, wtedy jak najbardziej, nie? Jeśli chodzi o treningi, to generalnie tak, ale mam taką fajną rozpiskę odnośnie całego takiego kursu, ale powiem ci szczerze, że nie wiem po prostu, czy nie lepiej wykorzystać to i kiedyś na przykład, kiedyś, nagrać, wiesz, jakiegoś, nie wiem, powiedzmy pseudo DVD czy coś takiego i po prostu z tego jakieś siano zgarnąć, fajne. Jak relacje z Boxdelem? Wyjaśniliście sobie, czy będzie jakiś cage na live. No więc cage już był, możecie sobie obejrzeć. Musisz sobie, no, widocznie nie widziałeś, także sobie odpal, nie? A relacje, ale nie wiem, ja generalnie nie wiem w ogóle skąd te, że... Znaczy, teraz już wiem, jak mi powiedział, że o co tam chodziło, a ja nawet nic nie wiedziałem, bo się tym nie interesuje w ogóle, czy ktoś ma do mnie jakieś ale, czy nie, wiesz, nie? Jakie mam teraz zdanie o Federacji Fame MMA? Czy dalej taka patola, jak była na pierwszych dwóch galach, czy teraz bardziej podchodzi pod poziom sportowy? Wiesz co? O tym też w sumie mówiłem w Cage'u, także polecam sobie odpalić, bo tam jest wszystko w sumie powiedziane. Ja tak jak wtedy, tak i dzisiaj powiedziałem i będę mówił cały czas. Są rzeczy, które mi się mega nie podobają, są rzeczy, które mi się podobają. To, na czym zrobili jakby mega wrażenie na mnie, to
jakby cała ta medialna strona, wiesz, podchodzą do tego zajebiście, wiedzą jak to zrobić, wiedzą jak to rozpromować i pod tym względem naprawdę są kotami. A co do zawodników, no to kurde, nie ma co od nich jakby wymagać, nie wiadomo czego, no bo to są, wiesz, co ci, po prostu znani są z różnych tam swoich jakichś rzeczy, czy to z YouTube'a, czy to, nie wiem, z jakiegoś programu, czy tam, nie wiem, czy tam to śpiewa, czy tam coś i wiesz, i z tego są znani, a to, że się tam, wiesz, biją, no to nie można wymagać od nich nie wiadomo jakiego poziomu, ale myślę, że co niektórzy, jak na to, że zaczęli trenować powiedzmy niedawno, no to ogólnie nieźle się prezentują, nie? Ja bardziej, wiesz, sadziłem się o to, jak tam, nie wiem, jakieś laski do siebie, wiesz, się pluły, wrzucały się szklankami, czy tam powiedzmy, wiesz, kurde, karzeł się bije z gościem, który jest, wiesz, w normalnych warunkach, no to mi się nie podoba, nie? I nigdy mi się to nie będzie podobało. I teraz tak, żeby nie było, jeżeli karzeł chce się bić, kurde, wiadomo, niech się rąbie, ale z takim chociaż, wiesz, z drugim karłem na przykład, nie? I dobra, wiesz, jeżeli oni sami chcą, to dlaczego nie? Dlaczego ma się im to jakby tego zabraniać, nie? No tylko żeby to po prostu było uczciwe, fair play, a nie właśnie patologia, nie? Także wiesz, są rzeczy, które mi się podobają, są rzeczy, które mi się nie podobają, aczkolwiek na przykład teraz patrząc na tą galę, w której ja teraz będę się bił, no to te wszystkie walki wyglądają normalnie. W takim sensie właśnie tego słowa znaczenia, że po prostu są znani ludzie, którzy się biją i to jest w sumie, nic w tym nie ma. No i w tym jest nasza walka. I nie ukrywam, że jest zajebista i patrząc na to, jak jestem przygotowany, to będzie jeszcze bardziej zajebista dla mnie i się cieszę, już nie mogę się doczekać, żeby wam zaprezentować to dzieło. To będzie w moim narożniku, więc najprawdopodobniej będzie Aleksander Streski, czyli tutaj nasz bokser z Ukrainy, który między innymi trenował na przykład z Lomaszenkiem, co jest ciekawe, czy z Usykiem swojego czasu. No i na przykład był też w Pekinie na olimpiadzie, także akurat miejsca medalu nie zrobił, bo był 9, no ale sam fakt, nie? Długo już sobie z nim trenuję, dodatkowo jest mańkutem, także będzie on. Będzie Tomek Dylak ze Sporty Walki Gostyń, który jest zajebistym trenerem, no i będzie wszystkim nam znany Raju. Dobra, a teraz przechodzimy do pytań z Instagrama, które się tam pojawiły. I teraz, czy są jeszcze dostępne twoje poncza? Więc tak, będą niedługo, są generalnie do kupienia, tylko wiesz, muszę się właśnie tym zająć, wiesz, muszę, mi się nie chce, muszę mieć jakby więcej czasu. Czy biłem się na almach? Więc jak ja zaczynałem, to nie było alm. Nie było. Po prostu. Więc ja się biłem na amatorskich trzech bodajże galach. Znaczy cztery walki miałem, a na trzech galach i no i wiesz, no i to nie były almy. To były takie walki typu co kiedyś w filmach można było oglądać, że wiesz, Wiara tam jarała ćmiki, czyli papierosy po poznańsku ćmiki, chlali wódę na przykład, wiesz, dookoła, a my się rąbaliśmy w tym ringu. To było tak. I co? I wtedy, no, miałem 17 lat, sam sobie zgodę wypisywałem, że wiesz, że niby jestem rodzicem, że się zgadzam na to i było tak, że ja miałem, powiedzmy, amatorską walkę, a na przykład następne walki były tam zawodowe i to nawet byłem na takich walkach, gdzie wiesz, gdzie w tych walkach bili się na przykład chociażby Mamet, chociażby, nie wiem, Krzysztof Kułak, Jan Błachowicz nawet raz, także wiesz, to było ciekawe, nie? Myślę, że to jest nie do odgrzebania w internecie. Czy po walce z Parkę twoim celem będzie walka o pas kategorii lekkiej w KSW? Generalnie moim największym celem jest to, żeby walki były głośne, żeby wszyscy o nich gadali, żeby były widowiskowe, żeby zarobić na nich kupę kasy i żeby, no i oczywiście, żeby właśnie sportowo był sztos. No a żeby był sportowo sztos, to wiadomo, że będą głośne. Myślę, że walka o pas kategorii lekkiej w KSW jest jak najbardziej głośna. Zgłaszam swoją kandydaturę. Jak zdrowie pozwoli, do jakiego wieku chcesz, planujesz walczyć? No więc kiedyś mówiłem, że to 35, ale kurde, za bardzo to kocham, za bardzo uwielbiam to robić i myślę, że no teraz zwiększyłem ten limit do 40, ale zobaczymy jak to będzie, nie ma co za dużo zakładać, ale tak mniej więcej myślę, że jeszcze tam do 40 będę mógł pocisnąć, w szczególności, że jak widać wielu zawodników, kurde, bije się i wiesz, nawet i dłużej, mają po 45, zobaczcie na przykład Andersona Silvę, no bo teraz troszeczkę się to wszystko pozmieniało, wiesz, lepsza fizjoterapia,
mądrzej się trenuje, już nie jest tak jak kiedyś, że wiesz, wszyscy się zażynali, tylko po prostu jest mądrzej, dzięki czemu można dłużej. Czy kiedykolwiek myślałeś, że podjąłeś złą decyzję odnośnie drogi życia? No właśnie to pytanie pamiętam. Nawet udzieliłem odpowiedzi właśnie, że będzie to odpowiedź tutaj. No więc z tego jestem mega dumny, bo domyślam się, że chodzi właśnie o drogę życia, czyli właśnie o tą sportową drogę życia. I nie, nigdy. Za kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdowałem, to zawsze się cieszyłem, że jestem tu, gdzie jestem, nawet jeżeli wiesz, gdzieś tam zdarzały się jakieś przegrane, czy jakieś doliny, czy cokolwiek, wiadomo, była dolina, nawet taka lekka, gdzieś tam deprecha, ale nigdy nie uważałem, że to była zła decyzja. Do końca życia na pewno będę dumny i w pełni zadowolony z tego, że obrałem właśnie to MMA, w szczególności, że kiedy ja to zacząłem robić, to wszyscy mi to odmawiali, każdy mi gadał, że jestem jak, wiesz, kogut głupi w klatce i że za co w ogóle chcę się zabrać, bo to były czasy, kiedy nikt jakby nie miał świadomości tego, czym jest MMA, a ja sobie szedłem i tak za głosem swojego serducha jestem tu, gdzie jestem, udało mi się zrobić to, co udało, uda mi się jeszcze wiele i jestem mega turbo zadowolony. A patrząc na takie porażki, to pamiętam taki cytat i gość właśnie powiedział, że twoje największe to było tutaj porażki osób sukcesu będą, nie, moje największe porażki będą znaczyły więcej niż twoje największe sukcesy. No i generalnie to tak troszeczkę jest, nie? Że jeżeli jesteś wysoko, to nawet ta twoja porażka znaczy więcej niż jakiś sukces przeciętnej osoby. I to, od czego się trzeba trzymać i się nie poddawać i nie dolinować, tylko siedzieć w tym. Co cię motywowało do treningów, zanim zacząłeś z tego zarabiać i być rozpoznawalny? No więc właśnie, to, co mi się nie podoba trochę w tych czasach, to, że wiele małolatów zaczyna trenować, znaczy to mi się podoba, że zaczyna trenować, ale zaczynają trenować nie po to, bo kochają jakby sport, czy czują taki, wiesz, pociąg do sportu walki, tylko dlatego, bo teraz to jest znane, bo teraz można być właśnie rozpoznawalny, być fame, kurde, zarabiać kasę i w ogóle. A pierwszą motywacją, która powinna ciebie w to pchać, to po prostu twoje własne serducho, że ty czujesz, że chciałbyś być, powiedzmy, wojownikiem i zrobisz wszystko, żeby być tym wojownikiem. A przy okazji, później, jak się pojawia, wiadomo, i zarobek, i nie wiem, jakieś tam to, że cię rozpozna ją gdzieś tam na ulicy, okej, no to fajnie, ale pierwsza pobudka, która w ogóle macie pchać na salę, to sama chęć tego, żeby być mocnym, silnym i być superherosem, nie? Kolejne. Kto po Normanie, co sądzisz na przykład o walce z Wrzoskiem? Nie głupie, nie głupie. Jeżeli ja bym na przykład wygrał z Normanem, Wrzosek by wygrał na przykład z Kasjem, bo taką walkę mają mieć, to dlaczego by nie zrobić głośnej walki? Ja dam wtedy rewanż Wrzoskowi. Zawalczylibyśmy tam i spokojnie, ale zobaczymy, nie ma co tam się skupiać na takich rzeczach. Ile ważysz obecnie na co dzień, a jaka była twoja najniższa waga podczas kontuzji? Najniższa waga podczas kontuzji? Generalnie moja waga się jakoś wielce nie zmienia, powiem ci szczerze, czy to trenuję, czy to nie trenuję, ale obecnie ważę mniej więcej 82 kilo, to jest taka moja stała waga już teraz, także do 8 dych. Nie będzie żadnej, jakby, wiesz, żadnego problemu, żeby zrobić tą wagę, sama się zrobi w sumie. Idziemy dalej. Czy będziesz jeździł dalej do Tajlandii, czy na stałe do American Top Team, jeśli chodzi o wyjazdy? Kurde, do Tajlandii na pewno będę jeździł, po prostu uwielbiam Tajlandię, wiesz, tam znam wielu chłopaków, mogę sobie tam fajnie potrenować i na przykład spędzić wakacje, czyli na przykład na przykład tak jak w styczniu będę chciał gdzieś polecieć, no to tam nie ukrywam, że z rodziną sobie polecieć, wiesz, utrzymywać formę cały czas, a jednocześnie mieć jakieś wakacje, jak najbardziej Tajlandia. A do American Top Team myślę, że na pewno będę na stałe leciał, bo raz, że Gamer będzie tam na pewno często wpadał, więc sobie będę z nim na pewno jeździł. To raz, a dwa, możliwe, że przed moimi walkami też będę robił tam jakieś takie miesięczne
jakieś tam, wiesz, kurde, no miesięczne obozy po prostu w American Top Team, nie? Czy gdybyś dostał ofertę walki z Guramem Kutatiladze w UFC, to byś przyjął ofertę? To nie jest tak, że wiesz, że dostajesz ofertę i czy chcesz przyjąć, czy nie. Czasami możesz chcieć, ale nie możesz, na przykład, nie? Ale generalnie załóżmy, że mogę, no to stary, wiadomo, nie? Teraz obecnie jeszcze musiałbym dostać dobre siano za to oczywiście, bo mówiąc szczerze, to w UFC pewnie nie dostałbym, znaczy pewnie, no jestem przekonany, że nie dostałbym nawet połowy tego, co teraz obecnie zarabiam na walkach, ale jak na przykład było za 2-3 lata, kiedy już zrealizuję swoje cele, to wtedy nawet za o wiele mniejszą kasę mógłbym jakby wziąć te walki tylko po to, żeby bić się po prostu w UFC, no wiadomo, po prostu w najlepszej organizacji na świecie. Taki już, wiesz, sport by mnie w tym bardziej pchał, żeby spełnić jakieś swoje sportowe ambicje, nie? Jak bardzo zmienił się twój stosunek do Fame MMA? Jak się bardzo zmienił? Ogólnie, no bo mówię, to już w sumie powiedziałem, to był cały czas bardzo podobny generalnie mój stosunek był. Czyli to co mówiłem już wcześniej, możecie też sobie odpalić, tak jak powiedziałem, tego live'a, gdzie byłem na cage'u u Boxdela, coś tam on mnie o to pytał. Tak więc możecie sobie tam to zobaczyć, nie? No. I to już w sumie wszystkie pytania. Tak więc jeszcze raz przypomnę, na dole licytacja, odpalajcie, jeżeli chcecie mi pomóc, jeżeli chcecie pomóc tej osobie, której też pomożemy później, to możecie oczywiście udostępniać, nie? No, a ja idę spać. Jo. A jedno pytanie mi tutaj uciekło, ale jest dosyć ciekawe, czy mam jakieś obawy przed Normanem. No więc moją taką największą obawą w tym wszystkim jest to, że boję się, że po prostu będę tak dużo i mocno bił, że moje pięści tego nie wytrzymają. Naprawdę. Także teraz już wszystko. Yo.